Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 26 marca 2020 rok. Chciałem Państwu pokazać czerw garbaty, jak to wygląda od matki nieunasiennionej. Proszę popatrzeć. No i będę sprawdzał, czy jest w tym czerwiu waroza. Jak Państwo widzicie, tu warozy nie ma. To jest pierwszy zasklepiony czerwik. Tu się powinno mrowić od warozy. Jednak warozy nie ma. Pszczoły zostały tylko profilaktycznie poddymione i jedną, drugą tabletki aprivavolu. Gdzieś koło 20 któregoś listopada 2021 roku jesienią. Proszę Państwa, tu mi drzwi zapiera. Wiatr jest silny. Zobaczymy następny. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, czerw czyściutki. Gdyby była waroza, to tu by się mrowiło. Proszę popatrzeć. Proszę popatrzeć. Ani jednej warozy. Matka wyszła około 15 listopada, może co później, października, może co później. No niestety nie unasienniła się, ale rodzina miała matkę i dobrze przezimowała. A proszę. Dostała matkę z takiej mojej rodziny, najmniejszej, która fajnie przezimowała. Młoda matka w tej rodzinie. Nowa, nie młoda. Już ładnie czerwi. Całe plastry. I dalszy ciąg tego czerwiu garbatego. O. Wszystko czyste. Ani jednej warozy w pierwszym czerwiu. A niektórzy pszczelarze na wiosnę jeszcze cały rok kwasili, na wiosnę jeszcze kwaszą. No bo mają problem z warozą. Krótka komórka jest bardzo skuteczna w walce z warozą, pod warunkiem, że będziemy to dokładnie wykonywać, zachowywać odległości między uliczkami. Tu był główka. No i jak Państwo widzicie, no nie ma warozy. Tak, kto nie widział, jak wygląda czerw garbaty z młodych pszczelarzy, już będzie mniej więcej się orientował. No i tym ujęciem serdecznie się z Państwem będę żegnał.